W poprzednim wideo mówiliśmy o strategiach dzielenia w przypadkach, kiedy dzielimy ułamek dziesiętny albo dzielimy przez ułamek dziesiętny, albo kiedy dzielimy liczby całkowite, ale wynik dzielenia, czyli iloraz jest ułamkiem dziesiętnym, właściwym albo niewłaściwym. W tym wideo również zajmiemy się podobnymi strategiami i weźmiemy na warsztat kolejne ciekawe, mam nadzieję, przykłady. Przykład pierwszy: 500 podzielone przez 200. Zatrzymajcie film i spróbujcie samodzielnie. Pierwsza strategia, jaką można zastosować, to przekształcenie albo po prostu przepisanie tego dzielenia jako ułamka zwykłego. Będziemy mogli wtedy taki ułamek uprościć, i prawdopodobnie w kolejnym kroku od razu da się go zapisać jako ułamek dziesiętny. Czyli to się równa 500 podzielone przez 200. I teraz możemy łatwo ten ułamek uprościć, bo to się równa. 5 razy 100 podzielone przez 2 razy 100. Takie rozpisanie jest o tyle przydatne, że widać z daleka, że w liczniku mamy 100 i w mianowniku też mamy 100, a 100 podzielone przez 100 równa się 1, czyli to się równa 5 drugich razy 100 przez 100 razy 100 podzielone przez 100, czyli razy 1. Można jeszcze inaczej. Tę postać możemy potraktować tak. Możemy podzielić licznik przez 100, otrzymamy 5. Jeżeli podzielimy mianownik przez tę samą liczbę, to takie dzielenie licznika i mianownika nie zmieni wartości ułamka, czyli mianownik również dzielimy przez 100 i otrzymujemy 2. Tak czy inaczej, uprościliśmy dzielenie do ułamka 5 drugich. Ale to nie koniec. Czy możemy taki ułamek zwykły 5 drugich wyrazić w postaci dziesiętnej? Na początek przekształćmy 5 drugich, czyli ułamek niewłaściwy, do postaci liczby mieszanej. Ile razy 2 mieści się w 5? 2 razy. I zostaje reszta 1, czyli 5 drugich równa się 2 i 1 druga. Teraz wystarczy zamienić 1 drugą na postać dziesiętną. Pewnie już wiecie, że 1 druga to to samo co 5 dziesiątych, czyli to się równa 2 i 5 dziesiątych. A to możemy po prostu zapisać jako 2,5, 2,5. Czyli 500 podzielone przez 200 równa się 2,5. Zróbmy jeszcze jeden przykład. 0,63 podzielone przez 0,07. Zatrzymajcie jeszcze raz to wideo i spróbujcie samodzielnie zbudować najodpowiedniejszą dla siebie strategię dzielenia. Można to oczywiście zrobić na wiele sposobów. Jeden z nich mógłby być taki, że obydwie te liczby możemy przedstawić jako setne. To by było 63 setne. Tutaj mamy 7 setnych. Jeżeli mamy 63 jakieś rzeczy i dzielimy je przez 7 tych samych rzeczy, to ile otrzymamy? Tyle samo, ile otrzymamy dzieląc 63 przez 7. Ale można zastanowić się nad wynikiem, analizując sprawę od końca. Jeżeli 7setnych pomnożymy razy 9, to otrzymamy 63setne. Czyli 63 czegoś podzielone przez 7 tego samego czegoś równa się 9. Tutaj również wynik wynosi 9. 7 razy 9 równa się 63. Czyli 7setnych razy 9 równa się 63setne. Jeszcze inna strategia. Możemy tę postać dzielenia przedstawić w postaci ułamka. W liczniku będzie 0,63, a w mianowniku 0,07. I jeżeli teraz nie podobają nam się specjalnie te przecinki, to możemy licznik i mianownik pomnożyć razy tę samą wartość, tak żeby pozbyć się przecinków. Wystarczy, że pomnożymy licznik razy 100 i mianownik również razy 100. Nie zmieni to wartości tego wyrażenia, bo mnożenie razy 100 setnych to to samo co mnożenie razy 1. To się równa 63 setne razy 100. Mnożenie razy 100 w sensie mechanicznym odpowiada przesunięciu przecinka o dwa miejsca w prawo. Czyli to jest 63 podzielone przez 7 setnych razy 100. Znowu przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. Czyli w mianowniku 7. 63 podzielone przez 7 równa się 9. Tak jak tu i tak jak tutaj.